Cześć, dzień dobry, witajcie. Z tej strony Janek Marszał. Witam Was w mojej domowej kuchni w serii Bo domowe jest lepsze. Dziś przygotuję dla Was kiełbasę o bardzo intrygującej, imprezowej nazwie, czyli staropolską kiełbasę palcówkę. Jest to kiełbasa dojrzewająca, robiona w domu, wielokrotnie tańsza niż jakiekolwiek wędliny dojrzewające ze sklepu. Rubaszna nazwa tej prastarej wędliny idealnie oddaje jej imprezowy charakter. Można nią idealnie zastąpić chipsy, jest świetną zakąską i naprawdę wartościowym wyrobem, który możecie zrobić sami w domu, który może być idealnym waszym pierwszym wyrobem dojrzewającym. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was na przepis. Przepis, który dla Was przygotowałem, jest niezwykle prosty. Używamy tylko jednego rodzaju mięsa, a mianowicie karkówki. Mięso kroję nożem w kostkę mniej więcej po około centymetr. Zobaczcie, że kroję wszystko naraz. Nie wydzielam ani części chudej, ani tłustej. Jest to naprawdę kiełbasa super prosta. Do nadziewania jeszcze trochę, ale już przygotujcie sobie jelita wieprzowe kaliber 28. Wrzucam je do wody w temperaturze 30 stopni. Najważniejsza przyprawa to jest peklosól. Do wyboru mam na przykład pekle do kiełbasy dojrzewającej, mam pekle do kiełbasy żywieckiej, ale tym razem użyję czystej peklosoli, a przypraw dodam sam, bo chodzi mi o uzyskanie bardzo specyficznego aromatu tej właśnie kiełbasy palcówki. Jeżeli boicie się peklosoli, zupełnie niepotrzebnie. Słuchajcie, tej wędliny nigdy nie będę podgrzewał. Ona nigdy nie przekroczy tych 130 stopni, w których peklosól mogłaby być jakkolwiek niebezpieczna. Najważniejszą funkcją peklosoli jest zabezpieczenie nas przed rozwojem bakterii jadu kiełbasianego. Słuchajcie, nie bójcie się jej używać. Peklosoli odmierzam 17 gramów na każdy kilogram mięsa. W tej mieszance znajduje się również witamina C, która bardzo wspomaga cały ten proces. Proporcje wszystkich przypraw znajdziecie w opisie. Dodaję też tymianek i czomber, czosnek niedźwiedzi, cukier. Do moździerza wrzucam czarny pieprz i ziele angielskie. Dosyć mocno rozbite wrzucam do mięsa. Przez praskę przeciskam czosnek. Pewnie każdy rozsądny kucharz dodałby mniej więcej 2 ząbki na kilogram, ale ja nie jestem rozsądny, także mam ich prawie 4. Oczywiście swojski czosnek harnasz. Córka też musi się nauczyć robić kiełbasę, no kiedy jak nie teraz. Dodatkiem absolutnie obowiązkowym są kultury bakterii do kiełbas dojrzewających. Słuchajcie, dodanie tych bakterii zapewnia nam to, że będzie to gotowe dużo szybciej, ale przede wszystkim dużo bezpieczniej. To one sprawią, że będziemy podwójnie zabezpieczeni przed wystąpieniem wszelkich niepożądanych rzeczy typu jad kiełbasiany. Pomijać ich naprawdę nie warto. Teraz całość wyrabiam. Jeśli jest to pierwsza kiełbasa, jaką w życiu robicie i nie wiecie, co to znaczy, że mięso jest wyrobione, to chodzi o to, żeby się tak mocno do siebie kleiło, żeby stanowiło wręcz taką jedną masę. Uzyskujemy to robiąc właśnie z mięsem coś takiego, tak mocno je ściskając. Napiszcie w komentarzach, czy to jest Wasza pierwsza taka kiełbasa, czy już żeście takie wykonywali. Chciałbym wiedzieć, ilu mamy takich zaprawionych w boju weteranów wyrobów domowych, a ile osób dopiero zaczyna tę swoją przygodę. Szykuję tłoki na dziewarkę. Wrzucam mięso do nadziewarki. Dosyć mocno zwilżam blat. Zawiązuję końcówkę flaka. Rubaszna nazwa tej kiełbasy wzięła się właśnie od techniki nadziewania. Pierwotnie nadziewano ją palcem przez lejek,
Dlatego nadziewając nadziewarką nie przejmujemy się tym, żeby robić to precyzyjnie, wręcz staramy się nadziać trochę za luźno. Daj ją do góry, niech zobaczy, jak się kiełbasa robi. Wiążę drugi koniec jelita. Kiełbasy robię dość długie. Kiełbasa ląduje na kiju. No, nie gotowa jeszcze. Kiełba. Kiełba. Ale tu już widzisz wszystko, ja nic więcej nie robię już na blacie. Te kiełbasy odkładam teraz na dobę do zimnego pomieszczenia, w którym mam około 8 stopni. Potem na 2-3 doby do obeschnięcia do pomieszczenia w temperaturze pokojowej, a potem z powrotem na tydzień, 2-3, ale o tym porozmawiamy później, do pomieszczenia chłodnego. Dojrzewanie i suszenie mamy już za sobą. Kiełbasa gotowa. Dodanie bakterii sprawia, że proces dojrzewania bardzo przyspiesza, dlatego proponuję zacząć konsumpcję już około 10 dnia i tak sobie powoli jedną po drugiej tę kiełbasę jeść, a będziemy mogli się nią cieszyć przez mniej więcej 3-4 tygodnie bez żadnych problemów, w dobrych warunkach, przetrwa nawet dłużej. Nie musimy się tutaj o nic bać, użyliśmy nie tylko bakterii, ale i tej soli peklującej, która nam naprawdę zabezpiecza ten wyrób. Jedyne co może się stać, to to, że wyschnie tak bardzo, że będzie trudno ją gryźć, ale dla fanów beef jerky to jest coś naprawdę rewelacyjnego. Jak wyglądał proces dojrzewania? W pierwszej dobie umieściłem ją w chłodnym pomieszczeniu, gdzie miałem temperaturę, no taką umówmy się, prawie lodówkową, jakieś 5-6, może 7 stopni. Nie jest tutaj ważne, żeby trafić z tymi stopniami w punkt. Generalnie niech pierwszej doby będzie trochę chłodno. Następnie na 2-3 doby przenieście to do pomieszczenia cieplejszego. Najlepiej, żeby tam było jakieś 15-17 stopni. To jest czas dla bakterii na kolonizację tej kiełbasy i na to, żeby idealnie zaczął się proces dojrzewania. Tradycyjnie jest to wyrób sezonowy, który wykonuje się mniej więcej od listopada do kwietnia. Zależy od pogody, zależy od sezonu. Akurat teraz najcieplejszym mamy styczeń, także no nie trafiłem z wykonywaniem tej kiełbasy, ale i ta styczniowa temperatura wystarczyła. U mnie ta kiełbasa dojrzewała w takim pomieszczeniu technicznym, w którym temperatura waha się między 6 a 8 stopni, zależy od tego, co jest na dworze. Kiełbasa wyschła w bardzo fajny, elegancki, nieregularny sposób. Zobaczcie, wygląda to naprawdę atrakcyjnie. Jest to cecha charakterystyczna właśnie tego wyrobu. Wytrzymać tyle czasu z takim wyrobem, no to jest pewna sztuka. Pora rozkroić. I to jest kolejna cecha charakterystyczna. Naprawdę cudowny aromat po rozkrojeniu. Robię tę kiełbasę już 6 lat i naprawdę za każdym razem wychodzi rewelacyjna. I jest to jeden z najmilszych momentów zimy. Jest bardzo wyrazista, jest już solidnie wyschnięta, bardzo przyjemnie się ją żuje, absolutnie niezwykłe. Są tutaj te aromaty i smaki, które wzajemnie poprzechodziły ze sobą i złożyły się w taką piękną kompozycję właśnie dojrzewającej wędliny. Wędliny, która gdybyście chcieli ją kupić w sklepie, byłaby kosmicznie droga, bo wszystkie wędliny dojrzewające to jest po prostu top, to jest szczyt, to jest maksimum tego, co możecie faktycznie kupić. I to jest jedna z najlepszych rzeczy, które możecie sobie zrobić. Jak mówiłem, ta kiełbasa jest moim zdaniem czymś genialnym na początek. Ja sam zaczynałem właśnie od takiej, jeśli chodzi o wszystkie wyroby dojrzewające. Ponieważ uważam, że ta kiełbasa jest lepszą alternatywą dla chipsów. Dlatego chciałbym ją podać właśnie tak trochę imprezowo. No i z czym? Z domowymi różnymi słoikami.
Mam tutaj domowe pomidory w occie. Użyjcie jakichkolwiek pikli, jakie lubicie, ogóreczki, grzybki. Wszystko to będzie smakowało genialnie. I do tego domowy, żytni, pełnoziarnisty, niezwykle zdrowy chleb słoikowy, chleb wulkaniczny, którego przygotowanie możecie zobaczyć w moim poprzednim filmie. A do chlebka domowy smalec. Interesowało Was bardzo, jak wydobyć taki wulkaniczny chlebek ze słoika. No to patrzcie. On ma naprawdę hipnotyzujący aromat. Biorę nóż. Lekko tym chlebem tutaj ruszam. I teraz uwaga. Kot myśli, że dostanie chleba. W ten sposób go jakby wykręcam z tego słoika. I ręką. Oto jak wyjąć chlebek ze słoika. Z takim imprezowym zestawem zakąskowym naprawdę zrobicie furorę. Dlatego nie czekajcie, róbcie już tę kiełbasę, róbcie już ten chlebek, sprawdzajcie stare przepisy, zobaczcie imprezowe propozycje Adama. No i cóż, próbujemy kanapeczki. Jest to tak niezwykle proste, nie? A tak dobre. Połączcie sobie to, co widzicie teraz, z tym, co widzieliście w poprzednim filmie i naprawdę w styczniu zaliczycie imprezę roku. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału. Komentujcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, na wszystko staramy się bardzo szybko odpowiedzieć. Zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli przygotowujecie cokolwiek z naszych przepisów, koniecznie chwalcie się tym na Instagramie, oznaczajcie Browin. Kolejnych genialnych przepisów wypatrujcie już w następną środę, jak zwykle, o godzinie 18. Ja z Wami zobaczę się jeszcze przed walentynkami, a teraz nie pozostaje mi nic innego, niż życzyć Wam smacznego. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!